Dzień dobry, tu Onet Audio. To trzecie czwartkowe wydanie amerykańskiego briefingu Onetu i najświeższe informacje dotyczące amerykańskich wyborów. Maciej Jednorelski, zapraszam. W wyborach prezydenckich w USA, które odbyły się 5 listopada, zwyciężył republikanin Donald Trump. Na razie wiemy, że otrzymał 295 głosów elektorskich, pokonując kandydatkę Partii Demokratycznej Kamale Harris, która otrzymała 226 głosów. Donald Trump wraca do Białego Domu po czterech latach, natomiast J.D. Vance będzie najmłodszym w historii USA wiceprezydentem. Głos na temat wyborów zabrali Barack i Michelle Obamowie, były prezydent z żoną, pogratulowali Trumpowi i Wensowi zwycięstwa i dodali: Oczywiście nie jest to wynik, na który liczyliśmy, biorąc pod uwagę nasze głębokie różnice zdań z republikańskimi kandydatami w wielu kwestiach, ale życie w demokracji polega na uznaniu, że nasz punkt widzenia nie zawsze zwycięży i oznacza gotowość do zaakceptowania pokojowego przekazania władzy. W po wyborczym oświadczeniu senator Bernie Sanders, który startował jako kandydat niezależny, stwierdził, że partia demokratyczna przegrała wybory w USA, ponieważ porzuciła amerykańską klasę pracującą. Ocenił: Podczas gdy przywódcy demokratów bronią status quo, Amerykanie są wściekli i chcą zmian, i mają rację, dodał polityk, który sam określa się jako socjalista. Administracja urzędującego prezydenta USA Joe'ego Bidena przygotowuje się do przekazania Ukrainie ostatniego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 6 miliardów dolarów. Biały Dom obawia się, że wsparcie dla Kijowa może zostać przerwane po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa, pisze Politico. Odbyłem wspaniałą rozmowę z prezydentem Trumpem i pogratulowałem mu historycznego zwycięstwa. Jego wspaniała kampania umożliwiła osiągnięcie tego wyniku, napisał Wołodymyr Zełenski. Będziemy współpracować, aby wzmocnić strategiczne partnerstwo Ukrainy i USA oraz przybliżyć kompleksowy, sprawiedliwy i trwały pokój. Polegamy na zdecydowanym przywództwie Ameryki, dodał minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha. Jak pisze The Wall Street Journal, Trumpowi doradza się zamrożenie wojny między Ukrainą i Rosją, ale jeszcze nie podjął on decyzji. Sam ma zdecydować, jak prowadzić delikatną i odpowiedzialną dyplomację. Jason Miller, starszy doradca Donalda Trumpa, powiedział, że pierwszym celem prezydenta elekta po objęciu urzędu będą działania mające na celu powrót do wiercenia i rozszerzania poszukiwania energii oraz przywrócenie polityki granicznej i migracyjnej z czasów pierwszej prezydentury Trumpa. Izba reprezentantów jeszcze nie została wyłoniona, Republikanie biorą niewielkiej większości i może minąć trochę czasu, zanim okaże się, która partia będzie mieć kontrolę. Dziękujemy, że śledziliście przebieg amerykańskich wyborów razem z Onet Audio. Jutro wracamy do regularnych wydań porannego briefingu Onetu. Już teraz zapraszam. Serwis przygotował i czytał Maciej Jednoralski, montował Jonasz Sowa.